Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Choć od katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem mijają 3 tygodnie, wśród Polaków w kraju i za granicą wciąż panuje atmosfera smutku i przygnębienia. W Polsce dzień po dniu odbywały się uroczystości pogrzebowe ofiar tragedii. W środę 21 kwietnia w Gdańsku żegnano legendarną Annę Walentynowicz, przez wszystkich zgodnie nazywaną Matką Solidarności. W maju ukazać się ma jej biografia. Anna Walentynowicz, prosta, niewykształcona kobieta, która zadziwiła świat swoją mądrością życiową, odwagą i bezkompromisowością, podkreślał ksiądz biskup Ryszard Kasyna. Kobieta skromna, nieugięta, uczciwa, po prostu dobry, prosty człowiek. Nie miała łatwego życia. Jako 10-latka straciła rodziców i brata. Od tej pory musiała pracować fizycznie, najpierw jako służąca, potem jako spawacz, a po chorobie jako suwnicowa w Stoczni Gdańskiej. W 1980 roku została zwolniona z pracy na pół roku przed emeryturą. Wtedy zawrzało. Strajk w sierpniu 1980 roku zaczął się pod hasłem „Przywrócić do pracy Annę Walentynowicz”. Swoją postawą ta niepozorna kobieta odegrała wielką rolę w historii, wyjaśnia historyk Sławomir Cęckiewicz. Pani Ania, można powiedzieć, stała się jakby automatycznie przez swoją również postawę, oczywiście bohaterską, heroiczną, Matką Solidarności. To znaczy, to ona razem z koleżankami i kolegami zainicjowała 2 dni później, 16 sierpnia 80 roku, strajk o charakterze solidarnościowym, to znaczy strajk solidaryzujący się z innymi zakładami pracy. Zapłaciła za to wysoką cenę. Aresztowania, nękania jedynego syna, ośmieszanie, inwigilacja, aż do próby morderstwa. Jak ujawnił IPN, Annę Walentynowicz w czasach PRL inwigilowało ponad 100 funkcjonariuszy służb. Po 1989 roku krytykowała politykę Okrągłego Stołu. Określała ją jako zdradę ideałów pierwszej Solidarności. Odmawiała przyjęcia honorowych tytułów, jak i renty od rządu Belki. Wszystko, co robiła, robiła dla Polski, a nie dla nieszczerych pochwał, mówi Janusz Śniadek. W swoim uczciwym życiu nigdy nie oczekiwałaś zaszczytów. Anna Walentynowicz zawsze stawała po stronie pokrzywdzonych, sprzeciwiała się nieuczciwości, głośno mówiła prawdę, wspomina mamę Janusz Walentynowicz. Głównie zajmowała się i pracowała dla ludzi, a pominiętych, tak jak ona sama była pominięta. Dla innych zawsze miała czas, wspomina jej koleżanka z Solidarności Ewa Tomaszewska. Była niesłychanie ciepła, była wrażliwa na problemy innych osób. Chodziła do pań, które potrzebowały pomocy, starszych i chorych w okolicy swojego domu, po prostu, żeby im pomóc, kiedy sama miała przecież bardzo niewiele na utrzymanie, jednak jakoś dzieliła się i pomagała. Symboliczną nagrodę za swoje poświęcenie dla ojczyzny Anna Walentynowicz zgodziła się przyjąć dopiero od prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w 2006 roku wręczył jej najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego. Trudne i pracowite życie pani Anny przerwał tragiczny lot do Katynia. Dziś w Gdańsku żegnali ją zarówno politycy z pierwszych stron gazet, jak i robotnicy Stoczni Gdańskiej, cisi i pokorni ludzie ciężkiej pracy. Odeszła prorokini Solidarności, powiedział ksiądz arcybiskup Leszek Głódź. Jej śmierć w drodze na groby zamordowanych w Katyniu polskich oficerów to śmierć na polu walki, uważa kolega z Solidarności Krzysztof Wyszkowski. Należy postrzegać jej śmierć jako śmierć w walce. Anna była żołnierzem. W moim najgłębszym przekonaniu wesoła właściwie kobieta, dziewczęca bardzo, była dzielnym żołnierzem i zginęła w walce o wolność Polski. Myślę, że ta walka się toczy. Była, jak mówię, niesłychanie dzielnym żołnierzem. Myślę, że to, czego się domaga, to
kontynuowanie tej walki.